Najmilsi, msza święta polowa to jest centralne wydarzenie dzisiejszych uroczystości. My wyznajemy kredo w składzie apostolskim, prawdę, świętych obcowanie. To my zgromadzeni dzisiaj na tej uroczystej Eucharystii, na mszy świętej polowej, łączymy się z tymi, którzy nas wyprzedzili w drodze do niebieskiej ojczyzny. Bo oni przelewali krew, oni walczyli o te fundamentalne wartości, które znamy, które są głęboko zakorzenione w naszych sercach. Bóg, honor i ojczyzna. I tak jak wszyscy jesteśmy tutaj zgromadzeni, uświadamiamy sobie równocześnie wielką prawdę, że te wartości to fundament budowania naszej najjaśniejszej Rzeczypospolitej, naszej Ojczyzny. Że te wartości towarzyszą nam już od ponad 1000 lat. Z tymi wartościami realizujemy swoje ambicje osobiste, rodzinne, narodowe. Daj Boże, byśmy potrafili strzec tych wartości, bronić tych wartości, bo one są niezmienne, tak jak niezmienny jest sam Bóg. Ale przecież te wartości decydują o naszej godności, o sile naszych rodzin, o sile naszego narodu. Bóg zapłać składam serdecznie księdzu Jurkowi, mojemu współpracownikowi, który pracuje już u mnie szósty rok, za przewodniczenie tej uroczystej Eucharystii, która ma wymiar religijno-patriotyczny, za Słowo Boże. Za chwilę ksiądz Jurek udzieli błogosławieństwa, bo zawiezie Najświętszy Sakrament do Kościoła. Po błogosławieństwie przemówienia okolicznościowe, apel poległych, salwa honorowa, składanie kwiatów i wieńców pod pomnikiem i na grobach poległych. Proszę księże Jurku o to błogosławieństwo, niech ono będzie wyrazem naszego posłania przez Chrystusa, wszędzie tam, gdzie żyje człowiek. Kochani, kończy się ta uroczystość powoli, ale to jeszcze nie koniec. Chciałem powiedzieć tak, oczywiście cieszę się, że są tutaj jeszcze kombatanci, ich rodziny, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, Sejmu, Senatu, wszystkich organizacji, które stanowią o prawie w Polsce. Są przedstawiciele wojska, policji i przedstawiciele naszego miasta, gminy, ale też i jest młodzież. Wczoraj przez cały dzień przychodziliśmy tutaj na cmentarz, aby już uczcić tę rocznicę bitwy pod Kałuszynem. I tak sobie myślę, że gdyby właśnie nie było tutaj dzisiaj młodzieży, to nasze obchody by szybko się kiedyś tam zakończyły. A że młodzież nasiąka też tymi wszystkimi sprawami ważnymi dla ducha, więc myślę sobie tak, że jeszcze Polska nie zginęła i będziemy nadal walczyli o swoje. Dzisiaj w szczególny sposób prośmy Chrystusa Pana, aby ocalił naszą ojczyznę od zagłady koronawirusa i módlmy się: Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niech go Bóg pogromić raczy. Pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu zastępów niebieskich, mocą Bożą strąć do piekła szatana i złe duchy, które na zgubę duszy krążą po tym świecie. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Oh,
zabranie głosu proszę pana Czesława Broczka, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Panowie dowódcy, komendanci, panie i panowie oficerowie i żołnierze, drodzy uczniowie, drodzy mieszkańcy Kałuszyna. Gromadzimy się tu jak co roku w rocznicę kampanii wrześniowej, jednej z najkrwawszych bitew tej kampanii tu właśnie na ziemi kałuszyńskiej. I choć od tych wydarzeń minęło już 81 lat, to są one dla nas ciągle ważne i kształtują naszą narodową tożsamość. Tutaj w Kałuszynie mieliśmy do czynienia z wielkim poświęceniem żołnierzy 6. Pułku Piechoty i ułanów Mazowieckiej Brygady Kawalerii. Mieliśmy też do czynienia z wielkim poświęceniem mieszkańców miasta. I tak jak w całym kraju, w całej Polsce, ta straszliwa wojna swoją niszczycielską siłą ugodziła prawie w każdy polski dom i polską rodzinę, to świetnym tego przykładem, symbolem jest właśnie Kołuszyn. Tak wielu poległych żołnierzy, praktycznie zniszczone miasto, zrujnowane życie wielu mieszkańców, czy w ogóle tak wielu mieszkańców straciło życie. Gromadzimy się tutaj, by oddać cześć tym wszystkim, którzy dla tej naszej wspólnej sprawy ponieśli tak wielką ofiarę. Ale gromadzimy się też, by z tych wydarzeń wyciągać lekcje na przyszłość. By to, co jest naszym szczęściem, że żyjemy w wolnym kraju, było też szczęściem następnych pokoleń. Byśmy wiedzieli, że krucha jest wolność, że trzeba o nią dbać nie tylko w momencie, kiedy przychodzi o nią walczyć, ale właśnie chodzi o to, żeby ta nasza wspólnota była tak silna, by nie dochodziło do tego, żebyśmy musieli o nią walczyć. Więc w codziennym życiu niesiemy tę naszą odpowiedzialność za Polskę, za to, czy przekażemy ją wolną kolejnym pokoleniom. To jest nasze wielkie zobowiązanie, wynikające z tego szczęścia, że żyjemy, że mamy dar wolności. Dzisiaj chcę przyłączyć się do słów pana burmistrza i skierować serdeczne słowa pozdrowienia i życzenia zdrowia do pana Eugeniusza Kuleszy, który całe swoje życie, można powiedzieć, poświęcił pamięci tym żołnierzom, którzy tu w Kałuszynie polegli i mieszkańcom miasta. Tym, którzy nie poszli dalej ze swoimi kolegami z dywizji piechoty, tylko zostali już na zawsze tu w Kałuszynie. To w jakiejś mierze dzięki niemu, dzięki panu Eugeniuszowi Kuleszy te święta, te rocznice w Kałuszynie wyglądają tak pięknie, dostojnie. Ale przy tej okazji oczywiście chcę podziękować panu burmistrzowi i wszystkim osobom, które corocznie tak pięknie, godnie organizują te uroczystości. Rzeczywiście, proszę państwa, nawiązując do słów księdza wikarego, jest ważne, by ta pamięć trwała, bo jak mówię, ta lekcja jest ważna dla całego naszego narodu. Piękne są te pomniki i to, że tak ładnie o nie dbacie, ale trzeba pamiętać, że pamięć żyje w sercu. Nie w kamieniu. Te pomniki są ważne, ale najważniejsze to, co mamy w sercu. Proszę państwa, wspomniał również ksiądz proboszcz, czy ksiądz wikary, o Wiktorii Wiedeńskiej. Na pamiątkę tego wielkiego wydarzenia swoje święto obchodzą wojska lądowe. I z tej okazji, ponieważ mamy tutaj w swoim gronie tak wielu żołnierzy, pragnę złożyć serdeczne życzenia dobrej służby, bezpiecznej służby, satysfakcji z tej służby, którą dla Polski wykonujecie. Życzenia wszystkiego najlepszego, dla lotników również. Proszę państwa, abyśmy żyli w bezpiecznej, wolnej Polsce i by ten nasz obowiązek patriotyczny polegał na dobrym wykonywaniu swoich zadań służbowych. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie
Cześć tym, którzy walczyli za naszą wolność, za nasze państwo. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę pana Antoniego Jana Tarczyńskiego, starostę powiatu mińskiego. Kałuszyn, ziemia kałuszyńska to bardzo bogata część naszego powiatu. Bogata ludźmi, bogata ich rozsądkiem, bogata ich inicjatywami, ale szanowni państwo, bogata również historię. Bogata również w pięknie zapisane karty historii. Dziś jak co roku od wielu, wielu lat spotykamy się, aby uczcić jedno z tych wydarzeń. Obchodzimy 81. rocznicę zwycięskiej bitwy o Kałuszyn z 12 września 1939 roku. I choć cała kampania wrześniowa była przegrana, to były takie momenty, jak ten tu w Kałuszynie, które wlewały nadzieję, otuchę w serca Polaków. Bo to była zwycięska bitwa. Ale były również ofiary. I dziś oddajemy cześć wszystkim tym, którzy ponieśli najwyższą ofiarę, ofiarę swojego życia. A my jesteśmy im po prostu winni pamięć. Bardzo gorąco i serdecznie dziękuję władzom miasta gminy Kałuszyn, nieobecnemu panu Eugeniuszowi Kuleszy, aż trudno przyzwyczaić się, że jego na tej uroczystości nie ma, ale na pewno, tak jak powiedział pan burmistrz, jest z nami duchem. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przygotowali dzisiaj tę uroczystość. To taka piękna lekcja historii. Co prawda w tym roku w bardzo ograniczonym składzie, ale delegacje szkół są. Podzielam w pełni pogląd księdza Jerzego. To jest ogromnie ważna sprawa, ważny element, bo przecież to ci młodzi ludzie będą w przyszłości wspominać, kiedy już nas tu nie będzie. Dziękuję za tę piękną lekcję historii, ale myślę, że to również taka lekcja wychowania patriotycznego nie tylko dla młodych ludzi, ale dla nas wszystkich. Dla nas wszystkich tu obecnych. No i pewnie dla tych, którzy z jakichś powodów tu być dzisiaj nie mogą. 81 lat temu wielu żołnierzy poległo, ludność cywilna ogromne straty poniosła. I ważnym jest, abyśmy pamięć o tamtych wydarzeniach, ale przede wszystkim o ludziach, o bohaterach tamtych czasów zachowali jak najdłużej w naszej pamięci, w naszych sercach. Pięknie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Pozdrawiam wszystkich panów w mundurach, niezależnie od koloru, ale rzeczywiście dziś wyjątkowe święto. Ale w sposób szczególny pozwólcie państwo, że przekażę pozdrowienia naszym kombatantom. Co prawda jest też tylko delegacja, ale są z nami. Cieszmy się ich obecnością, korzystajmy z ich doświadczeń. I dziękuję, że jesteście tutaj z nami. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i życzę, abyśmy mogli się spotykać jeszcze wiele, wiele razy przy różnych okazjach. Wszystkich państwa pozdrawiam jeszcze raz, panie burmistrzu. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Dziękuję państwu za uwagę. Szanowni państwo, drogie rodziny, kombatanci, państwo według stanowisk i pełnionych funkcji,
droga młodzieży, w imieniu marszałka województwa mazowieckiego pana Adama Strudzika oraz pani marszałek Janiny Ewy Orzełowskiej chciałam serdecznie podziękować panu burmistrzowi oraz panu prezesowi, którego dzisiaj niestety nie ma z nami, za to, że tak pięknie celebrujecie historię. Historię, która jest trudną historią. Historię, której nigdy nie można zapomnieć, bo jeżeli zapomnimy o tych ciężkich, trudnych chwilach, te chwile mogą się powtórzyć. 81 lat temu te wszystkie wartości, o których wspominaliśmy wcześniej, miały wielkie znaczenie. Dzisiaj po zakończonej uroczystości wrócimy wszyscy do domu, spędzimy czas z rodzinami, wrócimy do dnia codziennego. Młodzież wróci do swoich kolegów, koleżanek, wróci na lekcje. I pytanie, czy te wartości, które miały tak ogromne znaczenie te 81 lat temu, mają dzisiaj taką samą wartość? Czy bylibyśmy w stanie wszyscy, nieważne czy to młodzież, ale też moje pokolenie, pokolenie moich rodziców, dziadków, nie mówię o pradziadkach, bo pradziadkowie jak najbardziej te wartości mieli głęboko w sercu, czy bylibyśmy w stanie stanąć do walki i bronić naszej ojczyzny? Musimy sobie sami w sercach odpowiedzieć na to pytanie. Ja z całą pewnością stwierdzam, że zostałam wychowana w duchu patriotyzmu, w duchu szacunku i miłości do drugiego człowieka. I byłabym w stanie z dnia na dzień stanąć i bronić naszego państwa. Myślę, że państwo też. Serdecznie państwu jeszcze raz dziękuję, że jesteście tutaj i że pamiętacie. Bo pamiętajcie, nigdy nie można nam zapomnieć. Dziękuję pięknie. O zabranie głosu proszę pana Arkadiusza Czyżewskiego, burmistrza Kałuszyna. Szanowni państwo, szanowni kombatanci, szanowny panie pośle, panie starosto, pani dyrektor, panowie oficerowie, czcigodni księdza, przede wszystkim drodzy mieszkańcy miasta i gminy Kałuszyn. Jak co roku 12 września spotykamy się tutaj, aby w sposób uroczysty schylić głowy i oddać hołd ofiarom wojskowym i ofiarom cywilnym wrześniowej Bitwy Kałuszyńskiej. Jak co roku, bez względu na okoliczności, a ten rok jest rokiem wyjątkowym, jest rokiem epidemiologicznym, dlatego uroczystości tegoroczne zostały ograniczone do elementu najważniejszego, do mszy świętej przy grobach bohaterów. W sposób świadomy zrezygnowaliśmy z części w parku miejskim, z przemarszu. Również ze względu na zagrożenie epidemiologiczne dzisiejszy udział, ale mimo wszystko tak liczny udział młodzieży musiał być ograniczony. Moi przedmówcy podkreślali, że ta lekcja historii jest to pamięć nasza, ale przede wszystkim nauka dla młodych ludzi, dla naszych dzieci najzwyczajniej, naszych dzieci, naszych wnuków. Delegacje są. Cały tydzień nauczyciele z dziećmi podzieleni na grupy przechodzili tutaj na cmentarz, przechodzili pod ten pomnik, aby złożyć hołd, ale posłuchać, jeszcze raz może wysłuchać, jeszcze raz utrwalić, aby później przekazać kolejnemu pokoleniu tą prawdę o tym wrześniu kałuszyńskim, o tym strasznej nocy z 11 na 12 września. Ta bitwa kałuszyńska dla nas, dla rdzennych mieszkańców tego miasta, tej gminy, wychowanych tutaj od pokoleń, zawsze będzie miała dwa wymiary. Podstawowy wymiar wojskowy i nie mniej ważny dla nas wymiar cywilny. Wymiar wojskowy jest oczywisty. To są fakty historyczne. Nie bez kozery ta bitwa jest umieszczona na tablicy przy grobie nieznanego żołnierza w Warszawie. Na równi z bitwą pod Bzurą, Helem, Westerplatte. Na tej samej tablicy. I to jest wymiar wojskowy. To jest bohaterstwo i ofiara tych młodych ludzi, tych Wilniuków,
zawsze podkreślamy, to ta więź Kałuszyna z ziemią wileńską. Ci żołnierze są to żołnierze pierwszej dywizji legionów marszałka Józefa Piłsudskiego z garnizonu Wilno. Ci młodzi Wilniucy, których 1 września rzucono w wir wojny, ponad ich 200 spoczęło na stałe na naszym kołuszyńskim cmentarzu. Również ze swoim dowódcą, generał Wincenty Kowalski, który 25 września po ostatniej bitwie dywizji pod Tarnowatką został wzięty do niewoli, spędził wojnę w Oflagu, po wojnie do Polski nie wrócił, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Tam zmarł w roku 1984, ale w testamencie jako ostatnią wolę nakazał, aby jego prochy sprowadzono do Polski, a konkretnie do Kałuszyna, a jeszcze bardziej konkretnie na ten cmentarz. Drodzy Państwo, bohaterstwo tych młodych ludzi nie podlega dyskusji. I cały szlak bojowy, od Pułtuska, przez Brańszczyk, przez Kałuszyn, Seroczyn, Wolę Wodyńską, aż pod Tomaszów Mazowiecki, gdzie ich epopeja wrześniowa się zakończyła. Ta pamięć nasza nas łączy co roku i próbujemy wspólnie ze szkołami oprócz pamięci tworzyć poczucie w młodych ludziach, ażeby, jeżeli nas zabraknie, żeby nasze dzieci również znały przede wszystkim historię kraju, ale znały historię tej najbliższej sobie sercu ojczyzny, tej małej ojczyzny, w naszym przypadku jest to ziemi kołuszyńskiej. I to realizujemy. Bo tak jak powiedziałem, oprócz tego aspektu stricte wojskowego, dla nas, dla Kałuszynian, bardzo ważny jest pamięć. To, co nam przekazywali nasi dziadkowie, którzy najpierw przekazywali to swoim ojcom, później oni przekazywali nam jako następne pokoleniowi. To była hekatomba. To była hekatomba, która zniszczyła miasto. Kałuszyn jako jeden jest miastem, jednym z siedmiu najbardziej zniszczonych w kampanii wrześniowej. Encyklopedie podają, że Kałuszyn został zniszczony w 92%. Proszę Państwa, miasto przestało istnieć. Przełóżmy to na ilość tragedii ludzkich. Rodziny pozbawione bliskich. Zaginionych, zabitych, rannych, ciężko rannych, pozbawionych dachu nad głową, dobytku. Miasto, które w dużej części było miastem, oprócz centrum drewnianym, zostało zniszczone, zniesione z ziemi. I może to też sprawiło, że ta bitwa w naszych sercach, naszych rodzicach, naszych dziadkach, wypaliła takie piętno silnego charakteru. Zawsze, co jest skute w żelazie, żelazo, jak jest skute w ogniu, jest najmocniejsze. Czasami my się odwołujemy w rozmowach rodzinnych do tych trudnych lat wrześniowych, pamiętając, ale jednocześnie wspominając, ale jednocześnie być dumnym, bo to warto podkreślić, że przy tym Wojsku Polskim, które tutaj walczyło, walczyła ludność cywilna. Walczyła ludność cywilna. To, co stało się później, rzeź w Kałuszynie, była to zemsta oddziałów niemieckich za to, że ludność polska wsparła atak polskiego wojska. Drodzy Państwo, jeszcze na koniec, jeszcze raz pozdrowię Państwa wszystkich od pana Eugeniusza Kuleszy. Też nie mogę, tak jak pan poseł Mroczek zauważył, aż dziwne tutaj tworzyć te uroczystości bez pana Eugeniusza. Znaczy, my współpracowaliśmy oczywiście, bez jego obecności, tak powinienem powiedzieć. Dziękuję wszystkim Państwu, że tutaj przyjechaliście. Serdecznie dziękuję, że w tym czasie pandemii, w tym bardzo trudnym czasie jesteście z nami. Bardzo dziękuję wszystkim przedstawicielom władz, służb mundurowych, wojska. Dziękuję bardzo jednostkom z garnizonu Mińska Mazowieckiego za wystawienie pocztów sztandarowych. Niestety, z racji właśnie tej strasznej epidemii, nie przyjechała do nas, bo nie mogła przyjechać kompania honorowa, więc niestety nie będzie apelu poległych i salwy honorowej, ale wojsko z nami jest, są sztandary, to, co jest najważniejsze, to, co jest cenione w wojsku i chronione najbardziej, sztandary. Na Wojsko Polskie zawsze można liczyć. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dziękuję wszystkim współorganizatorom tej dzisiejszej uroczystości. Oprócz wymienionego już pana Koleszy, bardzo dziękuję księżom. Księdzu Jurkowi, którego już z nami nie ma, księdzu Roboszczowi Władysławowi Szymańskiemu. Bardzo dziękuję panu Sławkowi Strupiechowskiemu, panu
organiście, ale i radnemu Rady Miejskiej. Bardzo dziękuję panu Kościelnemu, panu Marianowi Pelce z Domu Kultury. To właśnie pokazuje, że ta uroczystość jest dla nas tak bardzo ważna, że my ją tworzymy wspólnie ze wszystkimi jednostkami. Proszę mi wierzyć, dla nas, ludzi urodzonych w Kałuszynie, stąd pochodzących pokoleniowo, to jest chyba jeden z najważniejszych dni w roku. Dziękuję, dziękuję wszystkim i na zakończenie dziękuję państwu, moim mieszkańcom. Zawsze jesteście, zawsze pamiętacie. Wiem, że wy to macie w sercach, bo macie to przekazywane, ale bardzo dziękuję, że przychodzicie. Bardzo dziękuję dyrekcji szkoły, panu Markowi Pachnikowi i pani Marii Bartosiak za to, że ta lekcja historii w sposób ograniczony, ale kolejny raz się odbyła. Dziękuję, dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili do tej uroczystości. Dziękuję orkiestrze wojskowej. Patrzę na pana chorążego. Uroczystość bez orkiestry wojskowej. Też mieliśmy obawy. Czas trudny, jednak bardzo się cieszę, że w ostatnim tygodniu przyszło potwierdzenie, że orkiestra wojskowa będzie z nami. Bardzo dziękuję pani chorąży. Dziękuję wszystkim. Pozdrawiam serdecznie. Szanowni państwo, ręce pana burmistrza zostały nadesłane listy z okazji dzisiejszej uroczystości. List nadesłała pani marszałek Maria Koc. Szanowny panie burmistrzu, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczyste obchody 85. rocznicy walk pod Kałuszynem. Jednak z powodu uroczystości rodzinnej przypadającej na ten dzień nie mogę wziąć osobistego udziału w tej uroczystości. Niech zatem mi wolno będzie w drodze listu wyrazić moje podziękowanie dla pana burmistrza, dla całej społeczności gminy Kałuszyn za pamięć o tym ważnym dla Polaków wydarzeniu, upamiętnionym na grobie nieznanego żołnierza w Warszawie. 81 lat temu, w nocy z 11 na 12 września 1939 roku, generał brygady Wincenty Kowalski, uzyskawszy informację, że Niemcy okrążają pierwszą dywizję piechoty Legionów, postanowił przebić się przez kordon niemiecki właśnie tutaj, w rejonie Kałuszyna. Atak na miasto, a właściwie obrona miasta przed najeźdźcą, zaskoczył żołnierzy niemieckich. Polskiej kawalerii udało się dostać do miasta. Szarża w dużym stopniu przyczyniła się do szybkiego zdobycia miasteczka. Straty były jednak duże. Taki niestety był los wielu naszych polskich miast i miasteczek oraz polskich żołnierzy we wrześniu 1939 roku. Musimy pamiętać o takich wydarzeniach jak te spod Kałuszyna. Musimy pamiętać o naszych przodkach, którzy przed laty gotowi byli złożyć ofiarę życia dla nas, abyśmy my, ich dzieci i wnukowie mogli żyć w wolnej Polsce. To jest nasz moralny obowiązek, wynikający z faktu przynależenia do naszej wspólnoty narodowej. Wy w Kałuszynie pamiętacie i za to z całego serca dziękuję. Chwała bohaterom. Pani marszałek Maria Koc. Na ręce pana burmistrza podziękowanie nadesłał dowódca 2. Brygady Zmechanizowanej imienia marszałka Józefa Piłsudskiego, pan pułkownik Radosław Stachowiak. Szanowny panie, pragnę złożyć serdeczne podziękowanie za pamięć i zaproszenie na obchody 81. rocznicy walk wrześniowych pod Kałuszynem. Z przykrością informuję, że z ważnych przyczyn służbowych nie będę mógł uczestniczyć w tym doniosłym wydarzeniu. Korzystając z okazji, życzę panu oraz całej społeczności Kałuszyna satysfakcji z dotychczasowych dokonań, wielu dalszych sukcesów, spełnienia marzeń oraz dużo szczęścia i zdrowia w życiu osobistym. Jeszcze raz dziękuję za pamięć i gorąco pozdrawiam. Z poważaniem dowódca 2. Brygady Zmechanizowanej, pan pułkownik Radosław Stachowiak. Szanowni państwo, o wygłoszenie okolicznościowego wiersza poproszę pana Seweryna Olszewskiego. września, Dzień Chwały i Męstwa, Święto Walecznych Żołnierzy, w rocznicę waszego zwycięstwa, stańcie do apelu, wojacy dzielni, którzy drogiej ojczyźnie wierni, walcząc o honor tu w Kałuszynie, polegli w boju. Sława ich jednak słynie hen poza granice miasta naszego. Czcimy ich pamięć i właśnie dlatego
zebraliśmy się tutaj przy wspólnej mogile, by swą obecnością okazać chociaż na tyle czyn patriotyczny wobec bohaterów żołnierzy. Ten szlachetny odruch serca im się należy. Oni swą postawą, zaangażowaniem zasłużyli na nieocenione słowa uznania z wielkim animuszem i z wiarą w zwycięstwo, dokonując wiele, unaocznili społeczeństwo. W boju wykazane brawura, odwaga nas tu obecnych dumą napawa. Będąc tutaj, dziś udowodniamy, iż wielki szacunek dla nich mamy. Odniosłe wznosimy do niebios błaganie obrońców naszego miasta, pobłogosław Panie. Śpijcie snem wiecznym w kałuszyńskiej ziemi. Zapewniamy, jesteśmy tu dzisiaj i za rok będziemy. I w każdą rocznicę zwycięskiego boju. Cześć Wam, dzielni rycerze. Śpijcie w pokoju. A teraz zabdumie w tak uroczystej chwili proszę, byśmy ich pamięć minutą ciszy uczcili. Cześć i chwała bohaterom. Dziękuję. Obecnie nastąpi ceremonia składania kwiatów zgodnie z precedencją. Składa poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pan Czesław Mroczek. Kwiaty na Sejm składają weterani i kombatanci w delegacji przewodniczy pan starosta Antoni Janowicz. Służby mundurowe, delegacje przewodnicze, pułkownik Stopnicki. Delegacji przewodniczy pan burmistrz Mariusz Czyżewski. Kwiaty składa delegat Związku Żołnierzy Wojska Polskiego pułkownik Jan Złotrzeszczyk.
składają przedstawiciele Związku Emerytów i Rencistów koło Kołobrzy, delegacji przewodniczy pani Jadwiga Milewska. Przewodniczy pani Renata Roguska. Kwiaty składa delegacja żłobka w Kołuszynie, delegacja przewodniczy pani Bożena Raciborska. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, delegacji przewodniczy pani Grażyna Kwiecka. Kwiaty skale układa delegacja biblioteki w Kałuszynie, delegacji przewodniczy pani Małgorzata Leszczyńska. Kwiaty składa delegacja szkoły podstawowej w Kałuszynie, delegacji przewodniczy pan Marek Pachnik, dyrektor szkoły. Składają przedstawiciele Domu Kultury w Kałuszynie, delegacji przewodniczy pani Małgorzata Dzierżanowska. Delegacja dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej w Kałuszynie złoży kwiaty na grobie braci Stasiaków oraz na mogile dzieci za mężczyzny. Kwiaty składa delegacja zarządu miejsko-gminnego z Ochotniczej Straży Pożarnej. Delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie złoży kwiaty na grobie Zygmunta Krauzego. Thank you.
Na tym uroczystość z udziałem wojskowej asysty zostaje zakończona. Proszę o wykonanie pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Thank you.